Cześć! Dzisiaj o decyzji Igi Świątek co do dalszych planów, o Hubercie Hurkaczu i wypowiedziach Igi Świątek po zdobyciu brązowego medalu Igrzysk Olimpijskich. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Zacznijmy od świeżej informacji. Otóż Iga Świątek zdecydowała, że nie zagra w turnieju WTA 1000 w Toronto. Zawody ruszają już we wtorek, 6 sierpnia w Kanadzie. I muszę przyznać, że nie jestem specjalnie zaskoczony. Iga podkreślała po meczu o brązowy medal z Anną Karoliną Szmidlową, że chce teraz trochę się pocieszyć medalem i skupić na igrzyskach. W sobotę ma być na meczu siatkarzy Polska-Włochy. I no, nie jestem właśnie zaskoczony, bo musi się zregenerować, odpocząć. Musi troszeczkę nabrać dystansu do tego, co się wydarzyło w Paryżu. No, będąc w stolicy Francji, ale nie rywalizując, na pewno będzie mogła troszeczkę się złapać oddechu, tak mówiąc w skrócie. Cytując naszą tenisistkę, z przykrością muszę poinformować, że z powodu ogólnego zmęczenia spowodowanego ostatnimi tygodniami na korcie muszę wycofać się z turnieju w Toronto. Z powodu intensywnego harmonogramu z tegorocznymi Igrzyskami Olimpijskimi i zmieniającymi się nawierzchniami potrzebuję więcej czasu na odpoczynek i regenerację, aby być gotowa do gry podczas amerykańskiego swingu w dobrym zdrowiu i na moim najlepszym możliwym poziomie. Nie mogę doczekać się gry w Toronto następnym razem. Z Toronto myślę, że ma dobre wspomnienia, bo w 2019 roku wygrała tam z Karoliną Woźniacką. To był pierwszy tak ważny pojedynek wygrany z tenisistką, no, z dużym nazwiskiem wtedy. Niektórzy może pamiętają, że wtedy przegrała dopiero z Naomi Osaką po dość wyrównanym, ciekawym spotkaniu. To było pierwsze starcie wówczas Polki z Japonką. Wróci na pewno w kolejnych latach Iga do Toronto, ale teraz musi się zregenerować. Tak jak właśnie napisała w komunikacie, potrzebuje czasu też na zmianę nawierzchni, bo przypomnijmy, że przecież niedawno grała na trawie na Wimbledonie, potem przejście na mączkę. Nie wszystkie tenisistki, niektóre grają w tym momencie w Waszyngtonie, o czym za chwilę, a następnie będzie musiała za chwilę przejść na korty twarde. Zdecydowała się odpocząć właśnie i nie grać w Toronto, co oznacza, że jej jedyny występ prawdopodobnie przed US Open to będzie turniej też rangi WTA 1000 w Cincinnati, a następnie pod koniec sierpnia rusza już wielkoszlemowy turniej w Nowym Jorku. Nie jestem zdziwiony, tym bardziej, że inne zawodniczki także postąpiły tak samo, na przykład Barbora Krejcikowa wycofała się z Toronto, Jelena Rybakina, chociaż w jej przypadku no to generalnie sporo problemów zdrowotnych, Aryna Sabalenka to jest ta, która prawdopodobnie zagra w Kanadzie. Wracając jeszcze do turnieju olimpijskiego i do brązowego medalu, który, tak jak mówię, warto doceniać, jeśli chodzi o Igę Świątek, to chciałem Wam przeczytać kilka wypowiedzi naszej tenisistki po zdobyciu właśnie tego krążka. Grając w turze wiedziałam, że zawsze będę miała za chwilę kolejną szansę, a tu jest jedna na 4 lata. To zostaje z tyłu głowy. Płakałam wczoraj przez jakieś 6 godzin. Gdybym nie miała dziś meczu, to pewnie płakałabym cały tydzień. Iga właśnie o porażce z Qin Wenzhen, Chinką, i o perspektywie igrzysk. O tym akurat nie pomyślałem, ale rzeczywiście tenisiści, którym tak zależy na medalu, no, muszą czuć dużą presję, bo wiedzą, że to nie jest tak, że za chwilę jest kolejny start, kolejny turniej WTA 500, 1000, za 3 miesiące kolejna impreza wielkoszlemowa. No, następne zawody olimpijskie będą w Los Angeles za 4 lata i Idze, której zależało na krążku olimpijskim, no to na pewno nie było łatwo pozbierać się w takiej sytuacji. Napięcie, które mi towarzyszyło przez cały tydzień, sprawia, że ten medal jest bardziej wyjątkowy. Szczerze mówiąc, to nigdy nie czułam czegoś takiego. Nawet w Wielkim Szlemie. Nie było łatwo. Zdobycie medalu to spełnienie marzeń, ale przede wszystkim jestem dumna z siebie, że po tym, co wczoraj się stało, wyszłam i zagrałam swój najlepszy tenis. To był jeden z najtrudniejszych momentów w mojej karierze. Tu znów nie jestem w żaden sposób zaskoczony, bo Idze bardzo zależało, a okoliczności były sprzyjające. Kort ziemny, korty Roland Garros, gdzie wygrywała 4 razy. Presja oczywiście bardzo duża z drugiej strony właśnie ze strony kibiców, całego polskiego społeczeństwa, bo wszyscy liczyli na medal, na złoto naszej tenisistki. Była w świetnej formie, jest zresztą. Jest liderką rankingu, więc obiektywnie była faworytką, ale no właśnie te okoliczności, te oczekiwania były gigantyczne. Już kilka tygodni temu na kanale nagrywałem odcinek, gdzie wskazywałem, że to będzie najtrudniejszy moment w całej karierze Igi, bo już nigdy ani wcześniej, ani później nie będzie
miała tak sprzyjających okoliczności, ale właśnie okoliczności okolicznościami, ale z drugiej strony to rodzi presję. Gdybym miała komuś zadedykować medal, to bez dwóch zdań tacie. To raczej taka oczywista odpowiedź, bo w kontekście igrzysk zawsze mówię o nim. Szczerze mówiąc, to generalnie wszystko mogłabym mu zadedykować. Tutaj też oczywiście to jest nawiązanie do Igi Świątek i jej rodzinnych historii. Tata olimpijczyk z Seulu, wioślarz. Wtedy nie udało się niestety zdobyć medalu, bo jeden z kolegów z zespołu miał gorszy dzień, źle się czuł i drużyna, która walczyła o medal, ostatecznie zajęła miejsce poza podium. Iga jednak wyrastała w takiej atmosferze igrzysk, szacunku do medalu olimpijskiego i co też ważne, udało się właśnie ten krążek wywalczyć. Brązowy, ale kto wie, jak będzie za 4 lata, za 8. Cenny medal, pierwszy w historii polskiego tenisa. I też Iga za każdym razem podkreśla, jak bardzo jest wdzięczna swojemu tacie. Bardzo ciekawe te słowa polskiej tenisistki o tym, z kim rozmawiała w trakcie igrzysk. Dziękuję za całe wsparcie, także od sportowców, którzy byli w podobnej sytuacji. Albo byli na igrzyskach i to niezależnie od tego, czy odnieśli sukces, czy nie. Pisałam trochę z Lindsay Vonn, Agnieszką Radwańską. Wiadomo, że wiedzą, o czym mówią. Amerykanka, narciarka, z którą Iga trochę się kumpluje. Myślę, że to na pewno były bardzo ważne słowa wsparcia. Agnieszka Radwańska z kolei jest w Paryżu na miejscu. Też wie, co mówi. No w jej przypadku jeszcze trudniejsze były starty olimpijskie, bo bardzo walczyła o medal, ale w Londynie jej nie wyszło, w Rio z kolei miała duże problemy, żeby w ogóle dolecieć do Brazylii, więc no, ta historia olimpijska Radwańskiej jest skomplikowana. Wiele osób miało pretensje do niej przez lata o to, ale moim zdaniem nie do końca sprawiedliwie, bo gdyby Radwańskiej nie zależało w ogóle na reprezentowaniu naszego kraju, to nie byłaby rekordzistką, jeśli chodzi o występy w drużynie narodowej, w rozgrywkach wówczas Pucharu Federacji, dzisiaj Billie Jean King Cup. Jeśli chodzi o Huberta Hurkacza, to mamy dwie dobre wiadomości. Po pierwsze, Hubert ogłosił w mediach społecznościowych, że wraca na kort 6 sierpnia przystąpi do rywalizacji w Montrealu, bo tenisistki grają w Toronto w najbliższym tygodniu, a panowie w Montrealu, także w Kanadzie. I Hubert, zobaczymy w jakiej będzie formie, czy ostatecznie nie wycofa się, bo to zawsze się może jeszcze zdarzyć tuż przed rozpoczęciem imprezy, ale jeśli zagra, to jestem bardzo ciekaw, w jakiej będzie właśnie dyspozycji. Szansa jest duża na dobry wynik, bo kilku zawodników nie zagra. Ci, którzy doszli daleko na igrzyskach, Alcaraz, Djokovic, czyli finaliści niedzielni imprezy olimpijskiej, Lorenzo Musetti, który przegrał z Djokovicem, ale powalczy o brązowy medal, przegrał w półfinale z Serbem. Zagra z kolei Jannik Sinner w Kanadzie, który wycofał się, przypomnijmy, niedawno z turnieju olimpijskiego z powodu problemów zdrowotnych. I druga dobra wiadomość, z powodu porażki Andreja Rublowa z Francesem Tiafoe w ćwierćfinale w Waszyngtonie, Hubert od poniedziałku awansuje na 6 miejsce na świecie. Najwyższa pozycja Huberta w rankingu ATP i najwyżej sklasyfikowany polski singlista w historii. Nikt nigdy nie był wyżej. Hubert bije rekordy, ostatnio był 7, teraz będzie 6. Wielkie brawa dla naszego polskiego zawodnika i jak widać polski tenis, zwłaszcza w ostatnich dniach, pisze historię. Iga pierwszy medal dla dyscypliny, Hubert najwyżej ze wszystkich polskich singlistów. Jak już mówimy o Waszyngtonie, to pary półfinałowe turnieju WTA 500, który trwa od początku tego tygodnia, to Aryna Sabalenka, Marii Puszkowa i Paula Badosa, Caroline Dolehide. I jestem bardzo ciekaw, czy dojdzie do finału przyjaciółek, czyli Sabalenka-Badosa. Może być taki mecz. Sabalenka wygląda na to, że się już zregenerowała, odpoczęła po tych problemach z barkiem i na pewno będzie też jedną z faworytek turnieju w Toronto. U panów z kolei o finał powalczą Frances Tiafoe, to też jest turniej rangi ATP 500, Frances Tiafoe i Sebastian Korda, a w drugiej, jeśli chodzi o drugą parę, Flavio Cobolli Włoch kontra Amerykanin Ben Shelton. Stawiam na amerykański finał Tiafoe-Shelton, ale zobaczymy, na pewno to byłby widowiskowy pojedynek. W przypadku Waszyngtonu to w ćwierćfinale były absolutne cyrki. Denis Szapowałow, który słynie z wielkich emocji, jakie zostawia na korcie, został zdyskwalifikowany pod koniec meczu z Benem Sheltonem za to, jak prawdopodobnie rzucił kilka wulgaryzmów w kierunku kibiców znajdujących się na trybunach. No niestety Kanadyjczyk od dawna ma pewne problemy na tle mentalnym, z tego powodu nie jest w stanie do końca uwolnić swój potencjał na korcie i myślę, że to jest też kolejny dowód na to, że musi popracować na tej płaszczyźnie. Na koniec jeszcze krótka historia Rafaela Nadala.
Co będzie dalej, nie wiadomo. Odpadł z Alcarazem w deblu i musimy poczekać, bo sam Hiszpan podkreślił, że w tym momencie wróci do siebie, zobaczy w jakiej jest formie, w jakim jest zdrowiu i zadecyduje, jakie są jego dalsze plany. Czy zagra na US Open? Nie wiadomo. Prawdopodobnie wystąpi w tym turnieju pokazowym Laver Cup pod koniec września w Berlinie. Może to będzie ostatni start Rafy. Na koniec piszcie koniecznie w komentarzach, czy jesteście zaskoczeni decyzją Igi Świątek o wycofaniu się z Toronto, czy absolutnie nie. Jak patrzycie na powrót Hurkacza na turniej w Kanadzie i czy też uważacie, że to jest wielki sukces Huberta, że będzie szósty na świecie. Trzymajcie się mocno, pozdrawiam.